Dzień dobry Państwu. Odbyła się jesień, późna jesień, zimna jesień. Coś trzeba na ten łysawy łeb założyć, żeby się nie przeziębić. No i co, pijemy kawkę. Dynie, czyli Halloween, te sprawy. Ja dosyć rzadko oglądam horrory, ale w tym okresie wypadałoby coś obejrzeć i z tych wszystkich filmów, które jakoś pojawiły się na przestrzeni ostatnich miesięcy w kinach, wybrałem nowy film M. Night Shyamalana ze względu na to, że po raz pierwszy od bardzo długiego czasu jest to po prostu dobry film. Spend time with you for so long, Nana. I have not seen your Nana this happy in years. Bedtime here is 9:30. You two shouldn't come out of your room after that. Good night. Good night. What is that? I think Nana's not feeling well. Grandmother is fine. Nana and Papa are acting strange. I knew we were gonna have this call. They're just weird people. Hey, why is Nana staring into the well? Hi, Papa! Papa! M. Night Shyamalan klucha mi się zrobiła. M. Night Shyamalan pojawił się na takim firmamencie amerykańskiego kina gdzieś pod koniec lat 90. poprzedniego wieku, kiedy cały świat zachwycił się jego szóstym zmysłem i bardzo, bardzo dobrze, ze względu na to, że to był po prostu dobry film. Później wspaniały film Unbreakable, niezniszczalny po polsku, nieważne. Jeden z najlepszych filmów superbohaterskich ever, który powstał jeszcze nim mieliśmy tą fazę, zaczątek tej fazy, która teraz po prostu święci sukcesy, gdzie w kinie nie mamy innych filmów oprócz filmów superbohaterskich. Mówię to oczywiście o okresie takim wakacyjnym, mniej więcej od marca do sierpnia. Później było The Village, Osada i to jest Shyamalan, więc wszyscy wiemy, że kino M. Night Shyamalana opiera się na wolcie takiej scenariuszowej, gdzie po prostu oglądamy film, żeby pod koniec mniej więcej dowiedzieć się, że wszystko, co oglądaliśmy, w jakiś sposób nie było tym, czym myśleliśmy, że jest, bo jest tu jakiś twist. What a twist! To ten jakiś taki wyznacznik, ta cecha charakterystyczna tego jego kina stała się w pewnym momencie jakąś skazą, ze względu na to, że każdy idąc na film M. Shyamalana myślał, że musi coś takiego się pojawić i to musi być po prostu z filmu na film coraz bardziej nieprzewidywalne, coraz mocniejsze po prostu. I ten twist, który był w Osadzie, mi się nawet on podobał. Niektórym on trącił myszką. Było po prostu to przeszarżowane, gdzieś tam pojechał po całości według nich. Ale to był dobry film. No i później zaczęły się schody. The Lady in the Water, kobieta w błękitnej wodzie, nie wiem, whatever. No było tak kwasem dosyć. Ja oglądałem ten film i tak czekałem, aż on się skończy, bo było to bardzo, bardzo bolesne doświadczenie. Później był Ostatni Władca Wiatru, który nie był taką adaptacją Awatara, jaką chcieliby mieć wszyscy fani tego serialu. Później jeszcze gorsza rzecz, albo może i wcześniej,
The Happening z Markiem Wahlbergiem jako nauczycielem. Wyobraźcie sobie Marka Wahlberga, do którego nic nie mam, to jest sympatyczny aktor kina akcji, ale no, to jest gość, który nie wstydzi się powiedzieć po prostu, że nie skończył liceum, a tutaj gra nauczyciela. No i dodatkowo to jest horror, taki eko, gdzie po prostu atakują nas rośliny. Nie było to dobre i ten film był już takim gwoździem do trumny. Stało się czymś modnym i takim naturalnym, żeby z kolejnych filmów M. Night Shyamalana robić sobie jaja. Jakoś od tego 99 roku z pozycji drugiego Spielberga, bo w kinie Shyamalana jest zawsze ten taki motyw dziecka w zagrożeniu, rodziny, która... A przepraszam, jeszcze Signs. Signs, czyli znaki z Melem Gibsonem, który udając film o inwazji obcych był tak naprawdę filmem o powrocie do wiary chrześcijańskiej. To też niekoniecznie się wszystkim spodobało. Anyway, największa wpadka Shyamalana, dla mnie film, który tak naprawdę jakoś specjalnie zły nie był, czyli ten taki nepotyczny projekt klanu Smithów, czyli Will Smith i Jaden Smith, jego syn, postanowili razem sobie zrobić film, potrzebowali do tego reżysera, więc wynajęli M. Night Shyamalana, który już na tym etapie był no, dosyć stracony w Hollywood. I do tego stopnia, że nawet o The Happening przyciśnięty do muru gdzieś tam przez dziennikarzy był w stanie powiedzieć, że tak, to jest kino klasy B. Więc ten człowiek, który gdzieś tam okrzyknięty na początku został nowym Spielbergiem i naprawdę miał ku temu predyspozycję, no zszedł właśnie do takiego poziomu człowieka do wynajęcia. Teraz powraca z nowym filmem i dodatkowo można było pomyśleć, że pcha się w kolejne gówno, bo wziął na tapetę jeden z najbardziej takich już wypranych i wymęczonych motywów kina, czyli found footage, bo tak naprawdę found footage od czasu Blair Witch Project i filmu Rec drugiej części nie powiedziano nic nowego. No ale te wszystkie paranormal activities cały czas się tłuką, piąte, szóste, ósme części się kręcą. Zawsze wychodzi to na Halloween i ludzie to oglądają, pomimo tego po prostu, że ta formuła już jest wycyckana do cna. Więc stwierdził, że zrobi coś takiego i wszyscy się bali, że to będzie, znaczy bali się, no po prostu myśleli, że to będzie kolejny syfny film M. Night Shyamalana. No i tutaj zaskoczeniem, bo pomimo tego, że jest to film found footage, to Shyamalan był w stanie zrobić z tego coś naprawdę ciekawego. Nie pod względem formy, bo forma tutaj jest tak naprawdę jakimś takim dodatkowym elementem, który uzdatnia tą historię nam, czyli widzom, dodając po prostu jakiejś prawdziwości temu wszystkiemu, bo mamy tutaj dziewczynę nastoletnią, która chce być reżyserką kiedyś i kręci sobie filmy dokumentalne o swojej rodzinie, o swoim otoczeniu, uczy się fachu reżyserskiego poprzez filmowanie świata, który jest wokół niej. Ma brata, młodszego brata, jakiegoś 10-letniego chłopca, który jest strasznie zafascynowany kulturą hip-hopową. Niestety rapuje i w filmie mamy okazję słyszeć to nieraz i jest to taki fajny, humorystyczny moment. I tych dwoje zostaje wysłanych przez ich samotną matkę, która właśnie poznała jakiegoś nowego mężczyznę na ferie do ich dziadków. Dziadków, których oni nigdy nie widzieli, bo matka tak naprawdę nie miała z nimi kontaktu od momentu, kiedy uciekła z domu, no ale z tymi dziadkami chce się w jakiś sposób pogodzić, więc rozpoczyna ten proces zaleczania starych ran
poprzez wizytę własnych dzieci u swoich dziadków, które te dzieci zawsze chciały zobaczyć. No i to jest pomysł na film. Dzieci jadą do dziadków, okazuje się, że ci dziadkowie są jacyś dziwni. Oczywiście to jest film Shyamalana, więc tutaj im mniej o treści się dowiecie, tym lepiej dla was, bo oczywiście jest twist, jest ta wolta scenariuszowa i nawet jest mocna, bo trudno było ją przewidzieć, przynajmniej dla mnie. I naprawdę ten film ogląda się fajnie, ze względu na to, że niby jest to horror, ale z dużą dawką humoru, z takim ciekawym elementem w postaci komentarza na temat tego, jak postrzegani są starsi członkowie naszych społeczności, jak ogólnie starość jest postrzegana w naszym społeczeństwie, to, że ludzie starsi po prostu bywają dziwni i gdzie jest granica tej dziwności, gdzie po prostu jest akceptacja tego, że ktoś na przykład może tak, a nie inaczej zachowywać się. Fajnym motywem jest to, że tutaj praktycznie zostali zatrudnieni sami nieznani aktorzy. Oczywiście aktorzy z doświadczeniem, którzy gdzieś tam grywali trzecioplanowe role w różnych filmach. Jedyną taką znaną twarzą, przynajmniej dla mnie, była Catherine Hahn, która gra tutaj matkę dzieci. To jest taka komediowa aktorka, pewnie widzieliście ją nieraz w jakimś filmie z Willem Ferrellem. A reszta to są takie no-name'y. I to jest bardzo fajne ze względu na to, że to pozwala nam lepiej się odnaleźć w tej sytuacji, bo ze względu na to, że to jest filmowane właśnie kamerą tej młodej dziewczynki, którą też pierwszy raz widzę na ekranie, to ogląda się to jak faktycznie odnalezione jakieś nagrania czyjeś. I naprawdę jest to fajnie spędzone w kinie 1,5 godziny. Gdybym ja miał wybierać pomiędzy kolejną częścią Paranormal Activity, gdzie twórcy będą się starać, żeby znowu pójść albo te 10 lat wcześniej, albo 10 lat do przodu i mówić o tych nawiedzeniach, które związane są z jedną rodziną. Mamy tutaj całkiem świeżą historię, po której nie wiemy tak naprawdę, co się spodziewać i dodatkowo też fajnie napisaną przez Shyamalana, bo jest ona gdzieś tam w pewien sposób oparta na tych wszystkich legendach i starych bajkach, które znamy z Andersenów, Grimmów i tak dalej. Nawet jest jeden taki motyw, gdzie babcia, chcąc wyszorować wewnątrz piecyk, prosi właśnie swoją wnuczkę, żeby ona weszła do środka, żeby tam dobrze go wyszarowała, to taki wielki piec, więc no, przywołuje to po prostu tamte motywy. Dodatkowo sam film, sama koncepcja filmu, gdzie taki Jaś i Małgosia właśnie jadą w nieznane i trafiają do domu dziadków, którzy okazują się być jakoś dziwnie do nich nastawieni, nie wiadomo po prostu, czy zrobią im krzywdę, czy tej krzywdy nie zrobią, no w naturalny sposób przywołuje to myślenie właśnie o starych podaniach. I to jest bardzo fajnie wygrane, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest amerykańska kultura i Shyamalan urodził się co prawda w Indiach, ale wychowywany był w Ameryce i tą Ameryką jest przesiąknięty do cna i to powinowactwo właśnie ze Spielbergiem właśnie bierze się stąd, że on jest bardzo w tej amerykańskiej kulturze zakorzeniony. I to jest jego najlepszy film. Jeżeli macie do obejrzenia jakiś horror w najbliższym czasie, obejrzyjcie sobie ten, bo jeszcze jest w kinach. I co? Do następnego. Ty czego tam szukasz? Już mówiłem ci, że 5. Aliena nie będzie, a już na pewno nie od Neila Blomkampa. Forget about it.